Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Ronald Reagan, czyli gubernator z Kalifornii w latach 80. został prezydentem. Miał krótką historię z Hollywood, był aktorem. Zamachowiec, który chciał go zabić, został wypuszczony teraz po 30 paru latach. Także no, ciekawy prezydent, ciekawe czasy w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennym powiadomieniu o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. Dlaczego mówię Reaganie? No, Ronald Reagan. Kalifornia się zmieniła kompletnie. Kalifornia na dzień dzisiejszy no to jest jeden wielki utopijny socjalizm. To jest jeden wielki 1984 Orwella. Tam starają się zmienić społeczeństwo. Komuniści, socjaliści, lewacy, liberałowie starają się zmienić społeczeństwo. No i to jest ten problem. Problem komunizmu właśnie, że komunizm stara się zniszczyć wszystko do prochów, do popiołu. No i ma być ten diament wyrosnąć z tego popiołu. I to jest ten problem. Problem właśnie takich dyktatorów. Bo to są dyktatury dwóch rodzajów. W sumie są takie dwa standardy. No i kto to mówił, czy kto to pisał? Taka doradczyni, Jenny Kirkpatrick, ona później była nominowana przez Reagana, została ambasadorem w Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i ona napisała takie pracę właśnie na temat dyktatorów. Podwójne standardy. No i ona tam napisała, że w zasadzie te prawicowe dyktatury, czyli tak jak w Chile, powiedzmy, to oni się starali złapać władzę za twarz, no ale mniej więcej zostawić społeczeństwo w spokoju. Także, że handel, że jakiś przemysł, że jakieś banki, że rolnicy, no to wszyscy sobie jakoś tam od tysięcy lat radzili. No i tylko chodzi o to, żeby nie dopuścić komunistów do władzy, którzy chcieliby zmienić całe społeczeństwo. No a z drugiej strony dyktatorzy komunistyczni, no to oni chcą dostać się do władzy, żeby no, być przy żłobie, no bo to każdy polityk, czy prawicowy, czy lewicowy, no to ma jakieś benefity. No tyle tylko, że prawicowy, no to z reguły jest konserwatystą i stara się robić to dla wszystkich, no konserwatywnie, tak? Konserwatywnie, czyli bez zmiany, czyli patrząc na to, co działa, na to, co nie działa, odrzucając to, co nie działa, odrzucając to, co było proponowane, ale się sprawdzało raz za razem, no bo jak to mówią, historia kołem się toczy, no i każdy się powinien uczyć. Ale niestety ideologie, komunistyczny system i ideologia, no to szuka takiego miejsca, żeby po prostu sprawiedliwość społeczna, powiedzmy, tak jak teraz jest ta sprawiedliwość społeczna i osiąga to walką w Rosji, no to osiągali walką proletariatu, który niby miał mieć tylko kajdany, czyli zaczęli szczuć robotników i chłopów na bogatszych ludzi. No teraz w Ameryce jest podobnie. W Ameryce też szczują na bogatych, szczują na normalnych, szczują na chrześcijan. No i to jest zniszczenie. W Związku Radzieckim ideologia zniszczyła, powiedzmy, przez ostatnie 100 lat całe społeczeństwo.
w tym rozpracowaniu Kirkpatrick no, rozpisywała się na temat trzeciego świata, czyli tą Afrykę i tą Azję, no, ale również pisała o Rosji. No, Rosja została szybko zeuropeizowana, także a później miała te 70 lat komunizmu. No i ta tyrania dzisiejsza Putina, no to w zasadzie jest kontynuacja. To jest kontynuacja całej tej anarchii, która wskoczyła po upadku Związku Sowieckiego. Po upadku w 1991 roku, no to nie było tam stabilizacji. Tam był jeden wielki chaos, tam był jeden wielki bałagan, tam ekonomiczny, polityczny, przejęcie władzy przez oligarchów, przez kolesi, przez bandziorów. No w Polsce cała ta ustawka w tej pijanej Magdalence przy tym kanciastym stole, no to do pewnego stopnia było to samo, tak samo jedno wielkie oszustwo. No ale w Rosji było jeszcze gorsze. No, dużo ludzi na Zachodzie mówią, że Putin to jest faszysta, no ale to tylko dlatego, że ten jest ten kult jednostki. No, teraz on wyszedł i się porównuje do cara, no to jemu faktycznie to wszystko tam jakoś odbija. No ale również nazywany jest faszystą, że napadł na Ukrainę w ramach tego ultranarodowego jakiegoś zrozumienia świata. No on tu Ruscy tłumaczyli, że Ukraina i Rosja no to są jak dwaj bracia, którzy się tam popsztykali, bo mają ten sam alfabet. Cyrylice, że mają ten wschodni obrządek chrześcijański, no, że mają język podobny w 90% i tak dalej, ale w wypadku tych dyktatur, no to zawsze się dzieje tak, że dyktatura demonizuje przeciwnika. No i teraz właśnie jest w tej Rosji tak, jak jest. I Putin stara się ciągnąć ten Związek Sowiecki. No, on ma jakieś Georgia, wchodziła Kirgistan, no to były różne sytuacje, no ale ta Ukraina, no to jest naprawdę coś poważnego. No zobaczymy, co będzie po Putinie i po tej Ukrainie. Putin nazbierał tyle pieniędzy, że po prostu no, nikt, nawet chyba Stalin by go odstrzelił, jakby wiedział, ile Putin nakradł poprzez te układy tych kolesi. No, po 91 roku bardzo dużo ludzi naiwnie myślało, że komunizm no, to po prostu padł, zdechł, został zakopany. No, patrząc na dzisiejszą Amerykę, no to wprost przeciwnie. Komunizm odżył z jakąś nieprawdopodobną zemstą. No ale patrząc na Rosję i na blok wschodni, to przez 30 lat no to patrzymy na to, że jednak ten komunizm tam jest. Ta rosyjska rewolucja bolszewików no to nie była jakoś przygotowana, nie była zaplanowana i tak dalej, i tak dalej. To oni w sumie to Lenina Niemcy przysłali, no bo była ta wojna niemiecko-rosyjska. Także Lenin rozwalił cara od środka. No jeżeli car Mikołaj II byłby ciągle, jeżeli komuniści, bolszewicy by nie zastrzelili, zabili całej tej rodziny, włącznie z tymi młodymi dzieciakami, no to przypuszczalnie Rosja by była jakimś takim monarchią, krajem monarchicznym, konstytucyjna monarchia, także to by jakoś tam się działo, jakoś by sobie doprowadzili do porządku. No a tak to 100 lat komunizmu, gułagów, wysyłania do kopalni, ścigania przeciwnika
politycznego, te formowanie tego człowieka komunizmu. No i to 100 lat stworzyło. Stworzyło typ jakichś takich ludzi, homo sovieticus. I to jest po prostu nieprawdopodobne. W wielu ludziach zostało. Zostało ta chęć do tego socjalizmu. Widać to nawet wśród Polaków. Polacy głosowali nawet w Ameryce głosowali w dużej części na PO, a część głosowało nawet na te grupy LGBT. Także to coś pokazuje. Także monarchia carska, monarchia konstytucyjna chyba by dużo mniej zrobiła zniszczeń niż to, co komunizm zrobił. Cały ten spadek po komunizmie i to, co Putin przejął, no to nie jest bardziej widoczne niż w wojsku. No, wojsko w Ameryce, no to jest, nie jest przymusowe, nie ma poboru. Są tylko żołnierze zawodowi, zgłaszają się tam na 4 czy 6 lat, mają te przeszkolenie, jadą na poligony, no ale to są ochotnicy. Mogą zostać podoficerami, mogą zostać zawodowymi oficerami. Zawodowymi oficerami, no to z reguły zostają ludzie po studiach. Często kończą prywatnie studia, no i idą do szkoły oficerskiej. Podoficerowie, czyli sierżanci, kaprale, no to oni też są zawodowi, a w Rosji, no to jest z poboru. To są z poboru, z przymusowego poboru. Tam też trochę się tam zmienia, no ale w zasadzie to nie ma, nie ma tego wojska zawodowego. No i ich brakuje, tych kaprali brakuje, sierżantów brakuje. Oni nie mieli tych kaprali z sierżantów. W innych wypadkach, kiedy Rosja wypuszczała swoje wojska, no to nie miało znaczenia, no bo to były bardzo często grupy bardziej takich psów wojny i oni walczyli. Małe te wojenki, no to jakoś walczyli, jakoś im to wychodziło. Dlatego dużo tych generałów poginęło tam. Bo generałowie zamiast kontrolować to tam gdzieś z tyłu, planować gdzieś z tyłu, no to byli wysyłani na pierwszą linią frontu. No, wygląda na to, że łazili w tych mundurach, w swoich epolety, swoje medale mieli na piersi, no to snajperzy ich łatwo wyłuskiwali i zabijali. No normalnie w Ameryce to się nauczyli, że oficerowie, podoficerowie, no to nie mają żadnych, na mundurach nie mają różnicy, czapki mają, hełmy mają takie same, żeby właśnie to rozróżnić. No ale przychodzili na linię frontu, żeby ich tam dopompowywać, a kończyło się tak, jak się kończyło. Ten amerykańskie czy zachodnie wojsko, no to jest bardziej jakoś tak zdecentralizowane, mają do powiedzenia na poziomie jakichś tam batalionów, plutonów i tak dalej. No a ten cały centralne planowanie wojska, no to jednak Sowietom, Putinowi nie wyszło. No nadciąga ta era, te lata poputinowskie, no bo prędzej czy później to się wszystko skończy. No, Zachód musi być cierpliwy, No, McDonald's jak się wycofał, no to powiedział, że do 15 lat ma prawo odkupić tego McDonald'sa, no zobaczymy, czy nie odkupi za rok, czy za dwa, tam Siemensy, dużo tych firm się powycofywała. Tam są jakieś te przekazywane te własności, no ale zmieni się Rosja, no nigdy nie będzie
nie będzie jakąś tak prawdziwie demokratyczna. Anglia no to w zasadzie od XI-XII wieku działała nad tym, żeby jakoś to wszystko po ludzku doszlifować. No do tej pory ma królową i ma tą monarchię, ale Ameryka tak samo. Ameryka się odłączyła od Anglii w 1776 roku, także 4 lipca będzie święto niepodległości, no ale w Ameryce też przez ostatnie 250 plus lat, no to Ameryka wie, że demokracja no to nie jest ani łatwa, ani szybka, ani nie jest prosta, także komunizm przyszykowywał się w Ameryce przez 60 lat, no ale teraz upada. Teraz widać, że to wszystko Amerykanie zaczynają rozumieć, że szczególnie w San Francisco i w Kalifornii, i w Portland, Oregon, dwa najbardziej socjalistyczne, lewackie Stany, no to tam widać, że to po prostu ta utopia społeczna nie da rady, że to tak nie działa. Normalny konserwatywny człowiek, obywatel to rozumie, że żeby społeczeństwo jakoś funkcjonowało, no to najważniejsza jest kultura. To jest najważniejsza kultura społeczeństwa, pewne zachowania, pewna tradycja, że to nie jest polityka. No i teraz w Rosji no to widać właśnie, że te dziesiątki lat tej rewolucji lewackiej doprowadziło do zniszczenia. W Ameryce te lewacka rewolucja no zniszczyła Kalifornię, zniszczyła dużo miasta. Wszystkie miasta te prowadzone przez demokratów, socjalistów, no to zostały zniszczone. W wypadku Rosji, no to widać, że to jest ta czarna siła w tym wojsku, cały ten system, jak to się wszystko rozpada. No prędzej czy później, jak się zakończy ta wojna na Ukrainie, no to tam będzie niepokój, będzie brak spokoju w tej Moskwie, ale to wszystko się doszlifuje. Poputinowska Rosja, no to na pewno będzie Europa i Ameryka miała dużo do zrobienia, no ale tam na szybko to się nic nie zreperuje, no tam się na szybko nie zreperuje, tam znowu będą ci sami ludzie, którzy rozgrabili Polskę, rozgrabili Rosję, dojdą do żłoba jak zwykle, ale jednak jako coś się zmieni. Następnego Putina już nie będzie. Ukraina, no też, Ukraina też się odbije, te miliardy dolarów, które tam poszły i to odbudowywanie, które tam pójdzie za podatki Amerykanów i za podatki Europejczyków, to postawi na nogach. Także ten dzień, kiedy Rosja będzie, Rosji będą pomagali, no to nadchodzi już dosyć szybko. No ale najgorsze jest to, że ten idealizm liberałów jest zawsze tak debilowaty, że to jest taki koszt, że to cena, że te pomyłki, które każdy normalny konserwatysta widzi, że nadchodzi jakiś upadek, no to jednak liberałowie, socjaliści tworzą jakieś mrzonki filozoficzne, na społeczeństwo jest, jakie jest, no i sytuacje są, jakie są. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienie o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek głosujecie, głosujcie na normalnych, głosujcie na tradycję, na kulturę. Ta kultura w Ameryce jest po prostu niszczona. Pomniki są rozwalane, kościoły są podpalane. Książki są wyrzucane, wolność słowa jest likwidowana,
prawo do broni jest likwidowane, skrobanki są do 9 miesiąca płodu. Tak, także to kultura, antykultura stara się zabić normalnych, także się nie dajcie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no patrzcie się, słuchajcie, czytajcie musicie się zorientować, że to, że wybraliście komunistę, no to was bardzo kosztuje. W sklepie, w podatkach, wszędzie, gdzie tylko się nie spojrzeć, to komuniści przyprowadzili smród, brud i ubóstwo. Zdrowia dla normalnych.